Pomysł na dzisiejszy film jest taki, żeby opowiedzieć trochę o serwowaniu. Opowiem troszkę o przepisach, bardzo mało. Dla wszystkich tych, którzy dopiero zaczynają przygodę ze squashem albo by ją chcieli zacząć, parę słów o tym, jak serw wyglądać powinien. Później trochę porad dla osób bardziej zaawansowanych i na końcu o tym, jak serw ćwiczyć, na co zwrócić uwagę, gdzie ćwiczyć. Czyli raczej taki materiał dla początkujących graczy, może coś dla średnio zaawansowanych. O serwie mówi punkt 5 przepisów gry w squasha i w punkcie tym jest dokładnie opisane, jak serw wyglądać powinien. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do opisu filmu, tam jest link do mojego artykułu na blogu pansquash.pl, gdzie to dokładnie opisałem, ale tutaj pokrótce powiem. Serwujemy z jednego z dwóch boksów serwujących. Serwisowych? Serwujących chyba. Jedna nasza stopa musi być w tym boksie i tą stopą, najczęściej odzianą w but, nie możemy dotykać również linii wyznaczających ten boks. Jeżeli w momencie serwu, a konkretnie zagrania piłki, nasza stopa nie znajduje się w tym boksie, albo nadepnęliśmy na którąś z linii, jest to automatycznie utrata punktu. Serw polega na tym, że zagrywamy piłkę. Piłkę możemy sobie podrzucić ręką, podbić rakietą, nie ma to żadnego znaczenia, można wybrać dowolną formę. Jest też wyznaczona na przedniej ścianie powierzchnia, o której piłka po naszym zagraniu musi się odbić, ale nie w pierwszej kolejności. Ona może się nam odbić po odbiciu po oboczną ścianę. Nie ma to znaczenia. Ważne jest, żeby piłka trafiła w ten prostokąt. Zaznaczmy go na niebiesko na obrazku. Po odbiciu się o ten kwadrat zaznaczony na ścianie przedniej, piłka może odbić się dowolną liczbę razy o ściany boczne bądź ścianę tylną. Nie ma to znaczenia. Kolejne miejsce, które ma znaczenie, to jest boks odbioru, ten ćwiartka kortu wyznaczona, na którą piłka musi spać. Pierwszy kozioł po odbiciu się od tej przestrzeni na ścianie przedniej, dowolnej liczbie ścian bocznych bądź nie odbić się o ścianę boczną, pierwszy kozioł na parkiecie musi być właśnie w tym boksie serwisu. Jak widzicie, boks serwujący i boks odbierający są po przeciwnych stronach kortu. Po każdym zdobyciu punktu serwujemy z przeciwnej strony. Osoba zaczynająca, czyli ta, która zaczyna grę bądź zdobyła punkt, może wybrać, z którego boksu, z której strony zagrywa. Najczęściej robimy tak, że zagrywamy z tej strony, z której odbiór przeciwnika jest słabszy. Czyli jeżeli przeciwnik jest praworęczny, z takimi najczęściej będziemy grali, zagrywamy ze strony prawej, patrząc od kortu, tak jak on jest narysowany na obrazku, po to, żeby przeciwnik musiał odbierać backhandem, czyli teoretycznie jego słabszą stroną. Jeżeli z kimś trochę gramy, trochę znamy, doskonale wiemy, na której stronie odbiory mu idą gorzej, więc warto wykorzystywać taką przewagę, budowanie presji i zagrywać na tą jego słabszą stronę. Jeżeli przeciwnik nie był gotowy, a my zagramy i on poprosi o led, to automatycznie na podstawie punktu 5 i 10 przepisów przyznawany jest mu led. Oczywiście pod warunkiem, że jako serwujący poprawnie wykonaliśmy serw. Bo jeżeli przeciwnik nie jest gotowy, a my i tak zdecydujemy się zaserwować, ale nam ten serw się nie uda, to punkt tracimy. Dlatego zawsze warto patrzeć na przeciwnika, potwierdzić, że jest gotowy do odbioru i dopiero wtedy sędziować. Warto wyrobić sobie ten nawyk patrzenia na przeciwnika. Szczególnie jak mówiłem o tym przy okazji 16-sekundowego lekarstwa, można w tym momencie budować presję na przeciwnika, ten moment wykorzystać. Więc szkoda tracić tej minimalnej przewagi, którą mamy. Serw jest ważny, bo to jest dla nas pierwsza okazja, kiedy możemy atakować, kiedy mamy czas się przygotować, zagrać dobrze i powinniśmy nauczyć się serwy wykonywać dobrze, optymalnie, tak żeby one jak najwięcej trudności przeciwnikowi sprawiły przy odbiorze, żeby nie były dla niego okazją do łatwego punktu albo łatwego returnu. O tym, jak prawidłowy serw powinien wyglądać i prawidłowy, no powiedzmy trudny w odbiorze, tak, serw powinien wyglądać i jak to ćwiczyć, to później jeszcze powiem. W tej chwili o tym, kiedy serwujemy. Serwujemy nie tylko wtedy, kiedy przeciwnik jest na to gotowy, ale również kiedy my jesteśmy gotowi. To znaczy, że jesteśmy gotowi, jesteśmy psychicznie i fizycznie przygotowani na to, żeby po naszym serwie odebrać piłkę
z odbioru przeciwnika, tak? Bo wiadomo, że my zagrywamy, za chwilę przeciwnik odbierze tą piłkę, czyli wykona tak zwany return i musimy być gotowi na tą kontrę. Czyli zaraz po serwie powinniśmy wrócić do punktu T, na środek kortu, ustawić się nogami przodem do kortu, być ciężar ciała mieć przesunięty delikatnie na palce, stać na lekko ugiętych nogach i to jest optymalna postawa do tego, żeby wykonać split step i ruszyć w dowolnym kierunku, zależnie od tego, gdzie przeciwnik nam zagra. Pamiętać trzeba o tym, żeby te nogi nie były za szeroko, bo jak są za szeroko, to nie wyskartujemy w każdą stronę. Zasugerowałem chwilę temu, że jest coś takiego jak optymalny serw. Nie wiem, czy on jest optymalny, ale jest to serw bardzo często wykorzystywany jako podstawowy, standardowy. Polega on na tym, że na przedniej ścianie wyznaczamy sobie jej środek. Środek jest nam potrzebny po to, żeby wyznaczyć później jeszcze środek środka, czyli tak naprawdę szukamy ćwiartek, przecięcia się dwóch ćwiartek, ćwiartki od górnej krawędzi, od górnej linii kortu i ćwiartki patrząc od środka kortu. Tam, gdzie te dwie ćwiartki nam się zbiegają, tam jest punkt, w który powinniśmy zagrać piłkę. I po co to robimy? Zagrywamy tą piłkę po to, żeby na bocznej ścianie odbiła się ona na wysokości i odległości, która jest najtrudniejsza do odebrania dla przeciwnika. Jeżeli dobrze zagramy tą piłkę, jeżeli faktycznie trafimy w ten punkt, no to mamy duże prawdopodobieństwo, że przeciwnik nie będzie w stanie zagrać nic innego z tej piłki, jak tylko bronić się line'em, drive'em właśnie na części kortu, na stronie kortu, na którą serwowaliśmy. Wynika to z tego, że piłka jest dość wysoka, leci takim trochę lobem, więc trudno ją z góry zebrać. Jest też bardzo blisko ściany, najprawdopodobniej odbije się w pewnym momencie od ściany, w momencie, gdzie właśnie optymalnie by było ją zagrywać, więc trudna jest do zagrania. No i co więcej, po tym odbiciu się od ściany, ona też spadnie z niewielką energią, z niewielką siłą na ścianę tylną, którą często jest szyba, wytraci tam dużo energii i spadnie dość blisko tej tylnej ściany, więc będzie też trudna do zagrania. Są dwie wersje, bym powiedział, tego serwu. Jeden jest ten, o którym właśnie mówię, z tym punktem wyznaczonym 1/4 od góry kortu, 1/4 wysokości tej przedniej ściany od góry kortu. Wówczas zagrywamy piłkę nieco wyżej, musimy ją zagrać też dość mocno, żeby doleciała. Druga wersja jest taka, że tą piłkę o przednią ścianę uderzamy nieco niżej, przez to ona leci większym lobem i dzięki temu ona przy tylnej, większe prawdopodobieństwo jest, że ona spadnie tuż przy tylnej ścianie. Ona po prostu leci wolniej, wyżej i dzięki temu, że jest ten lob, nie ma tyle energii, żeby o tej tylnej ściany odbić się. Tę niewielką energię, którą ma, straci na ścianie bocznej i do ściany tylnej już albo się przyklei, albo tylko delikatnie odbije i jest naprawdę wtedy bardzo trudna do odebrania. Przeciwnik musi odbierać ją z woleja, musi bronić się na dobrą sprawę odbiorem tej piłki w dość niedogodnej do siebie sytuacji i najczęściej jedyne, co może zrobić, tak jak powiedziałem, zagrać drive'a. Więc my jesteśmy w T, mamy przewagę, zawodnik ma dość trudną piłkę do zagrania, jeżeli się przy tym pomyli, to mamy świetną okazję do zaatakowania. Jeżeli nawet się nie pomyli, to mamy bezpieczne zagranie, kontynuujemy rozgrywkę. W trakcie serwu oczywiście dość łatwo się pomylić, jeżeli ktoś nie ma tego wyćwiczonego, wytrenowanego, dość łatwo stracić piłkę, no a szkoda. Jest to nasza przewaga, my serwujemy, więc mamy jedno zagranie więcej niż przeciwnik, przynajmniej jedno, bo pierwsi dotykamy piłki, pierwsi uderzamy, więc warto z tego korzystać, warto ten serw sobie oszczędzać, dbać o niego, jeżeli to tylko możliwe, robić go na tyle dobrze, żeby sprawił jak najwięcej problemów przeciwnikowi. Jeżeli jesteśmy zawodnikiem początkującym lub grającym niedługo, serw bardzo często zdecyduje o tym, dobry serw bardzo często zdecyduje o tym, która ze stron wygra, bo lepiej serwujący zazwyczaj wygrywa. I chyba już na koniec obiecane przeze mnie ćwiczenie, które pozwoli albo pomoże Wam osiągnąć ten idealny serw. Jest to ćwiczenie bardzo proste, na bocznej ścianie przyklejamy sobie kartkę A4. Oczywiście to może być mniejsza powierzchnia, może być trochę większa, zależnie od Waszego poziomu zaawansowania i tego, jak trudno chcecie zrobić to ćwiczenie.
I tak długo powtarzacie serw, aż w tą kartkę traficie. Możecie sobie wyznaczyć, jeżeli jesteście sami na korcie, limit czasu, który uderzacie, liczby uderzeń albo liczby trafień w kartkę. Sami widzicie, ile razy my próbowaliśmy naprzemiennie, ponieważ było nas dwóch. Spodziewałem się, że będzie to trochę szybciej, ale faktycznie mieliśmy problemy z trafieniem w ten kawałek kartki. Co więcej, żeby podnieść trochę poprzeczkę, wymyśliliśmy sobie, że ten, który przegra, a wygrywającym jest ten, który pierwszy trafi, robi 10 pompek. No gdyby szło nam sprawniej, to byśmy pewnie wrzucili limit, że kto 5 razy trafi, kto pierwszy trafi 5 razy, tak? To było bardziej sprawiedliwe, nie tak bardzo losowe. No ale jak sami widzicie, dość długo trwało, zanim ktokolwiek z nas trafił. Oczywiście powody mogą być dwa. Mogą być różne nawet, nie dwa, tylko więcej. Jeden taki, że słabo serwujemy, słabo trafiamy. Drugi taki, że może niezbyt szczęśliwie, niezbyt optymalnie wybraliśmy ten miejsce, gdzie ta piłka się powinna odbić. Choć przedtem to pomierzyliśmy i wydawało nam się, że to będzie jedna z najtrudniejszych do odbioru. Zresztą jak później graliśmy i te piłki były w miarę dobre, w miarę blisko odbijały się tej kartki, to było widać, mam nadzieję, że na filmie też to widać, że one były faktycznie trudne do odbioru. Natomiast jeżeli tylko któryś z nas się pomylił, piłka leciała za daleko od bocznej ściany, nie leciała tą optymalną trajektorią, no to serwy były łatwe do odbioru, łatwe do zaatakowania. I tam trochę się bawiliśmy. Nie za dużo, też żeby nie przedłużać, żeby jak najszybciej robić wymiany i druga osoba mogła serwować, bo to było naszym podstawowym zadaniem, ale i tak widać, jak dużo od serwu właściwego zależy. No i jak sami widzicie też chyba na tym filmie, tutaj były dwie strategie. Ja starałem się zagrać tą moją techniką wysokiego serwu, czyli optymalny punkt na przedniej ścianie, żeby trafić z całkiem sporą energią. Robert znowuż grał tym serwem lobującym i starał się od góry tą kartkę trafić. Oczywiście w filmie tym mówię o podstawowym serwie, o tym jak serwować bezpiecznie, optymalnie. Oczywiście jak pogramy trochę dłużej, nauczymy się różnych technik serwowania. Warto też z tym serwem zacząć trochę kombinować, trochę przeciwnikowi życie ułatwić. Jak będziemy konsekwentnie w ten sam sposób serwować, to przeciwnik się w końcu tych serwów naszych nauczy i zacznie z nich próbować atakować albo wykorzystywać nasze słabości, które zaobserwuje. Oczywiście jak jesteśmy bardzo dobrze w tym takim serwie powtarzalnym, jest on zawsze trudny dla przeciwnika, no to on dużo z tego nie wykombinuje, a jak zacznie kombinować, to najczęściej i tak popełni błąd i zyskamy przewagę, bo pamiętajmy, że mówimy cały czas o tym poziomie podstawowym, średnio zaawansowanym. Jeżeli przeciwnik nasz ustawia się blisko bocznej ściany, stoi już tak gotowy do tego serwu, widać, że my mamy powtarzalność, on już wie, w jakiej pozycji musi stać, żeby prawidłowo to odebrać, żeby optymalnie do tego serwu się ustawić, no to wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go wytrącić z równowagi. Po pierwsze, możemy trochę przedłużyć ten moment, kiedy serwujemy. Nie musimy od razu biec i serwować. Jak przeciwnik się ustawi, możemy jeszcze pod czoła obetrzeć, buty zawiązać, bo zobaczymy, że nam się rozwiązał, naciąg na rakiecie poprawić, zrobić cokolwiek, co nam da parę sekund i przeciwnik się w tej postawie zmęczy, zablokuje się w niej. Im dłużej będzie stał, tym bardziej się zablokują jego mięśnie, tym będzie mniej zwinny, mniej dynamiczny w odbiorze i sam sobie robi krzywdę. Inny pomysł, jeżeli przeciwnik stoi bokiem do bocznej ściany, nastawiony stricte na ten konkretny odbiór, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zasrubować tak, żeby piłka poleciała bliżej środkowej linii kort. Wtedy przeciwnik musi wykonać zwrot, ustawić się do innego miejsca. Jest duże prawdopodobieństwo, że popełni błąd. Oczywiście wariancji jest wiele, pomysłów może być jeszcze więcej. Wszystko zależy od Was, od tego jak zagrać potraficie, jak zaserwować, a konkretnie jak zaserwować potraficie, jak przeciwnika wytrącić z równowagi. To tyle myślę na dzisiaj. Trzymajcie się, powodzenia na kortach. Do następnego.